No, witam serdecznie. Palkia powraca. Co prawda już wróciła w Baltimore, tylko w formie z duszkami. No, tylko tym razem w nowym formacie dostanie inne zabaweczki, oczywiście. No, tutaj akurat jest kanał OmniPoke, którego pochodzi ta lista. No, bo niestety na limitesie nie wykryto trzech iryt i została ta jedna, niestety. No, przez co nie mam kompletnych 60 kart. Spokojnie, od czegoś jest jednak jeszcze alternatywnie YouTube. No i tutaj, tylko zaczęło się tutaj. Mamy linię Palki 3-3. Palki jest naprawdę bardzo silnym Pokemonem, która no niestety no problemem polegało na tym, że trochę osłaba, straciła Inteliony. Przy okazji jeszcze doszła utrata Meli, która była akceleratorem. No i Palkia ma w sobie taki atak, który polega na tym, że 20 za każdego męczowanego Pokemona, zarówno u siebie, jak i u przeciwnika, zadaje więcej. No, plus oczywiście 60. Mamy Greninja jako draw. No i też całkiem dobry atak. Manaphy do ochrony. No i tutaj się pojawia Terrapagos EX, który będzie naszym sojusznikiem. No, w razie czego jest też oczywiście do jego ładowania trąbka. No i oczywiście Terrapagos jest po to, aby właśnie użyć nowego stadionu, czyli Arena Zero Anthems, która zwiększa bencha do 8, jeżeli jest Terra Pokémon. Do tego jeszcze Rotom Wiatrak do wyszukania Noctali i Huhutów, Squawk, żeby zdyskardować zbędną rękę, Pheasant DP, żeby dobierać karty po nokaucie, Prank Catcher jako Ace Spec jest, no i opcjonalny Switch. Mamy jeszcze Night Stretchera do wyciągania Pokémonów lub energii. Wędkę do wtasowywania. Briar, która jest bardzo dobrym supporterem, która jest najlepsza na końcu, gdzie możemy zaatakować Terrapagosy za dwa prizy. Na przykład single prize zamienia się nagle w two prizera. Research, też taki awaryjny boss do zmieniania. Iona do Disruptu. No i tutaj też główny supporterem i tak jest Irida. Opcjonalnie też mamy Buddy Puffin, który też pozwala wyszukać zarówno Huhuta, jak i fan Rotoma, bo jeszcze nam Buddy Puffin wyszukuje Pokémony do 70. No i Erten Vessel, które ostatnio bardzo niestety podrożały. No, podrożały do tego stopnia, że one potrafią już kosztować nawet 40 zł. Czy tam jakieś 4 euro. Do wyszukiwania kolejnych energii i dyskar. No i Canceling Column, żeby na przykład Manaphy dorwać, Canceling Columnować, no i zrobić Greninja. I ta trąbeczka właśnie do ładowania Terrapagosa. No bo trąbka podpina oczywiście energię do Corolles z Pokemonów. Zobaczymy, jak to będzie działać i czy Palkia wróci znowu na piedestał. I czy znowu będzie wielka. No dobra, już lecimy z koksem. No zobaczymy, na kogo nam się trafię. A. No tak, oczywiście, że zwiecha. Ale dobra, wszystko wraca do normy. No, przeciwnik tym razem decyduje, czy pójdziemy pierwsi, bo ja chyba nie pójdę pierwszy. No dobra, on idzie pierwszy. Okej. Nie najgorszy start. Nie wiemy, na co gramy. Dobra, Mio. Może być wszystko i nic. Że szedł, chciał i śpieszy to. A, co to za dziwny deck, bo tu mamy Duskulę. Dobra. Może to jest ta Palkia z duszkami. Tu jest Iono. Ale też może być jeszcze inny czarny scenariusz, a mianowicie Banet. Jeżeli to jest Banet, no to jesteśmy... A nie, Palkia, dobra, wodna energia, bo też mogła być Banet. Czyli no, matchup niedobry dla Palki. A wszyscy wiemy, czym jest Banet.
No to się kopie jak... Odkurzasz, dobra. No, też w teorii mogę skorzystać z Pokestopa, żeby coś dobrać. Okej, w praktyce dobrałem gówno, ale dobra, ważne, że jeden wrotą wiatrak się nie sprajzował. Aha, że na pewno musimy... Iridę zagrać. Opalki. Jest pola. Znaczy na pewno od razu zagram Rotom Wiatrak po dwa Noctowle i Huguta. Czy tam, no chyba ma trzy, ale Nesbol może po drugą palkę jakby tamta jebła? Też nie, bo Tarapagosa pójdziemy, żeby właśnie mieć już przygotowane to wszystko. No i pas musi być. Zobaczymy, co tym razem nasz przeciwnik tu podknoci. Aha, czy jedna palka poszła? Oż, aż mordę. No super, super, super. No tak, ale Palkia też ma jelitki. No jest niedobrze, powiem, bo... Palkia jest już gotowa, tak? I zaraz zostanie tylko... a tak, Terapagosem! Oczywiście odkurzaczek, żeby się pozbyć tego stadionu. Czekaj, które bardziej się przyjmie, bo już się okaza, że ta z duchami bardziej się przyjmie. Albo po prostu trafiłem na nie na dobry matchup. Aha, cukiereczki, duszki. No i mnie tu jebnie coś tym duchem. Sprytne, no to mamy Pokestopa. Za że naprawili ten błąd. Ale widać, że... No tu idzie takaś rozpędzona palkia tak naprawdę. No nie! Chyba, że... O nie, on mi zbije Manaphy! Co za podła świnia. I mean... Dobra, zobaczmy co w prajzach. Dobra, a tego szukałem akurat. O kurwa, no niedobrze powiem, bo zbili mi... Prosie. Moje prosie, do cholery jasnej. Moja Manaphy. Kurwa, ukartował mi Manaphy. No i zbije mi te dwa. No, w sumie Rotom i tak nie jest mi potrzebny, ale ten hohot martwi mnie. No, hohot już martwi. Na pewno tak. Flip the script. Na pewno wymieniamy na arenę Underdeps i Rida po Greninja. Chyba druga Palkia też by się przydała. Hmm.
No do kurwy nędzy. Gdzie są nosze? Kurwa no. Niedobrze powiem. No nie, ale on mi zaraz będzie sabotował gry. No dobra, no jedną energią to się nie nacieszę. To co teraz? Pas! Czyżby palkia z duchami jednak była lepsza? No, bo niestety przeciwnik mi ukartował. Mocno, muszę przyznać. Bo przez to, że ja straciłem tego chochota, to nie mogłem wyszukać nic. No tak, oczywiście, że wezmę. O tak, co na biało wchodzą nosze. Oczywiście, a ja, no i znowu. I cały misterny plan poszedł w pizdu. No i nie jest Irida. No nie, moja arena. A serio, to cały misterny plan poszedł się jebać. No niedobrze powiem. No niedobrze, bo teraz mi jeszcze coś... Czegoś brakuje. No dobra, ale jest Irida. Ukartował mi plan, jak zwykle. Dobra, mamy Counter Catchera, to dobrze. Czyli na pewno musi być Irida... po balkę kolejną i... Garnek! Że na ten jeszcze... Cancelling Column nie będzie mi potrzebny. Aha. Damy sobie kolejnego... Dobra. Mamy dwie, dobra. Ultra Ball dyskarduje. Chyba Squawka chce zdyskardować, czy kolejną arenę Squawka. Nie wiem, że tak. I mamy z końca suwę. Palkie. Że na pewno kolejny Terrapagos. Ewoluujemy w. Czego ja tu będę potrzebować? No ja bym wzięła tę trąbeczkę. I może noszę. Myśl. Ewentualnie mogę wziąć Briar. Ja. Czyli najpierw Star Portal. Pum. Pum. Bum. Counter Catcher w palkie. I ją instant knockoutujemy. No i co dalej? Dwa Nezbole, pięknie. Znaczy, tutaj ta Braja jest tak awaryjnie. Chyba chodzi tu teraz ta Ursaluna. A zaś Pokestop. Ten Noctal już i tak zapycha, więc on już nie będzie mi potrzebny. No i znowu.
Trzeba jeszcze flip the scripta zrobić. Chyba, że ja zapomniałam o tym. Aha, ja Iono, dobra, mój plan znowu poszedł w dupę w kroki. No, przeciwnik robi presję. Chce mi coś zbić, jak zwykle. No i co dalej? Czas się zatrzymał, czy to ja teraz? Ja... Czemu mi leci czas, lol? Dobra, tutaj... No tutaj się te czasami timery się zjebują. O matko, będzie taka długa gra. Dobra, chwilunia, bo tu się niestety zacięło. Aha, concept card. No, 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 coś tu knoci, no coś tu mi gotuje zaś, coś on tam kombinuje, czy co to chce zrobić mi tu, Cursed Blast na czym, na palki, czy na gry? Oczywiście, że na gry ninja, no co wy kuba myśleliście, to teraz mi pozbawił Broła. Mhm, super. Informacja konieczna. On chyba kombinuje coś, żeby zaatakować mi tą Ursaluną za darmo. No niedobrze. Niestety przeciwnik okazał się dużo bardziej sprytniejszy. No bo też sam fakt, że mi sabotował. No możemy chyba mówić też palki z duchami, bo ona też jest ciekawa. No niestety okazało się, że przeciwnik wiedział dużo lepiej. No dobra. No to tym razem na co gramy? Czyżby okazało się, że jednak palkia z duchami lepsza niż z Terapagosem? Chociaż powiem, że ten z Terapagosem ma ogromny jak dla mnie potencjał. Całkiem dobrze się to rozkręca. No zaś Hec, czyli kto zaczyna. Więc o, tym razem znowu idzie oponent pierwszy. Czemu ja nie mogę pójść pierwsza w końcu? Okej, okay, je... Not a bad. Nie jest tak źle, mogło być gorzej. Ja nie wiem, czy chcę palić. A, duch, znowu wszystko. No, na co tym razem? Duchy mnie przy. Znowu palkia? Znowu palkia, kurwa! To jest. Ma niemożliwe! Znowu palkia! Przecież te palkia prześladuje. Ja nie cieszę, ja nie samego typa. Znowu palki, jak kurde. Nie użył skłoka? Ty no, trochę chujowym jest splain, dobra, jest Nezbo. Może najpierw pogreninczę. No. Smutno jest to, że ja muszę jeszcze kuźwa concealed karta wykonać. Ale ja nie chcę palić! Kuźwa! Why? Ja kurwa nie będę palił takiego zasobu. No Jezus Maria. Też mogę pożałować. No Jezus Maria, no.
Oj, w pas! Au! Nie podoba mi się to, że mogłem zrobić research, ale ja tracę to, a ja musiałem i tak jednego Noctola spalić. No, dobra, tyle dobrego, że mi zrobił łajo, no dobra. A chociaż dalej mam Noctola, może... teraz jeżeli się zrobi miejsce... będzie coś mi tu knocił, jakby to... Nie patrzę, o nie... No nie! Nie! Znowu to samo! Znowu, kurwa, to samo! Znowu! Kurwa, znowu! Ja pierdolę! To znowu to samo! No... Trzeba się pozbędę palki, ja pierdolę! Chcę mi się pozbyć! Co te małe sówki ci, kurwa, człowieku, zrobiły? To jest, kurwa, niepojęte! Czyli tak zrobię countercatchera na palkie. No no... Kurwa mać! Zaraz, przecież ja nie mam... No nie no, kurwa, co za zjeb! Znaczy tak, Nesbol po Fezan Deepiego... Trzeba kopu robić. Kryptonim koparka. Flip the script. Mhm. Gry ninja. Aha. Pięknie. Co ja mam zrobić? Heavy ball. Opalka jest druga. No, że jakby jedna palkia mi nie jebła. Co mam teraz zrobić do... Kurwy nędzy! Rozwalił mi znowu to samo, no. No nie wiem, co ja mam zrobić. Powiem szczerze, że niedobrze powiem, bo nie... Znowu to samo, czyli tak, znowu mi sabotują. Kurde, co to za sabotażyści tak swoją drogą? Jak jeszcze raz zobaczę coś... Nie przez to, że mi posabotowa... Again! No... Ale przynajmniej jest Irida. I wiatr. I coś do pozbycia się. No nie... Ciebie nie chcę. No nie, no co za wreda. Znaczy tak, Irida po palkie countercatchera. Przecież chciałbym też jeszcze... To ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić, bo... Nie, znowu żeś ty w mordę pieczonego jeża zamknij... Pizdę po jebańcu. Znowu powtórka z rozrywki. Chce mi się... Co pozbyć? Greninja? No tak, oczywiście, że mi się zaraz pozbyć drogu. I chyba się jeszcze tego małeszka pozbyć. Co ci ta biedna sowa zrobiła? Co ci ta biedna sowa zrobiła? No kurwa...
No chyba widzę, jaki jest tu problem, bo no niestety, bądź stety troszeczkę, delikatnie rzecz ujmując, można zauważyć pewną rzecz, że... Nie, nieco, i mnie zbije, kurwa, nie! Robi mi się... Się problem, chyba widzę, jaki jest problem, bo teraz już tam... Przeciwnicy już jarzą, o co w tym chodzi, i dostałeś dupę. Ale deck mimo wszystko bardzo dobry, tylko niestety natrafiłem na przeciwników, którzy no jednak mnie ograli. No niestety.